Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy, ja nazywam się Brod, a to jest opening, słuchajcie, opening takich oto piłeczek, Surprise Ball to się nazywa, z Hany Montany. Mam nadzieję, że wam się ten opening spodoba i że będzie dużo łapek w górę pod tym filmikiem. Jak wiecie, moi drodzy, ja też na kanale od czasu do czasu robię różne openingi związane z zabawkami dla młodszych, czy też przeglądy gazet. Moi drodzy, i tak wygląda ta piłeczka Hana Montana Surprise Balls. Jestem ciekaw, co w takiej piłeczce jest. Możemy sobie nią, słuchajcie, żonglować tymi piłkami. Oj, spadły mi. Podczas openingu będą towarzyszyły mi te oto zgrabne nożyczki, które też były ze mną przez długie lata, nawet jak byłem w szkole, w podstawówce. Moi drodzy, to co, przystępujemy do otwarcia. Pamiętajcie, że nie należy bawić się właśnie tymi nożyczkami, bo to jest też niebezpieczne. Ja postaram się to zrobić tak, żeby nic nikomu się nie stało. Musimy odciąć tutaj ten element, słuchajcie. Zaraz to zrobię. Troszkę się musimy dostać do środka. O właśnie, już to udało mi się zrobić. Odpakujemy, moi drodzy. I o, już się rozjechała piłeczka, moi drodzy. Tak wygląda opakowanie z Haną Montaną. Troszkę mi to szeleści, ale mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to. Odkładamy na bok i jestem ciekaw, co tu będzie. Oto, proszę bardzo. Tak jest. I co my tu mamy? Jestem bardzo ciekawy. Fajna piłeczka, słuchajcie. To się może przydać do różnych rzeczy, jeżeli chcecie. Taka zabawka. Odłóżmy na bok i zobaczmy, co tu jest. Moi drodzy, Surprise Collection, Surprise i w każdej piłeczce, tak? Tak to wygląda, może tutaj pokażę wam do kamery, żebyście widzieli. Proszę bardzo, takie jakieś tutaj wisiorki. I co tu jest napisane? Inklings, czyli to są małe tak części, czyli dla dzieci powyżej 3 roku życia są te piłeczki przeznaczone i zawartość nim. Mamy tu jakieś wisiorki, bryloczki i tak dalej. Zobaczmy. Moi drodzy, tu są jakieś gwiazdeczki. Ojejku, jak to odpiąć jest ciężko. Z lusterkiem, proszę bardzo. Tutaj jest obrazek Hany Montany bodajże. Tak, jeżeli się mylę, to mi poprawcie. I zobaczymy, prawda, tu jest jakieś lusterko. Możecie każda... coś dla dziewczyn, zabawki dla dziewczyn. Można się, słuchajcie, przeglądać w tym. Tak to mniej więcej wygląda. Jak mi nie wierzycie, tutaj jest lusterko. Jeszcze mnie zobaczycie w tym lusterku, to niedobrze, moi drodzy. Niedobrze, że mnie zobaczycie w tym lusterku, ale wam nie pokażę nic. Ha, 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 ha. No i taki tu jest wisiorek, słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość, zobaczmy, co tutaj jest. Chyba jakiś cukierek, słuchajcie. Tak, jest tu jakiś cukierek. Tego nie będę jadł. Cukierek z postaciami Kubusia, myszki Miki, samolotów. No i to jest cukiereczek do zjedzenia. Moi drodzy, odkładamy to na bok. Otwieramy też kolejną piłeczkę. Zobaczymy, co w niej jest. Korzystam oczywiście z moich super zgrabnych nożyczek. Pamiętajcie, żebyście uważali, jak się nimi posługujecie, bo też mogą być ostre te urządzenia, te narzędzia, żebyście nie zrobili sobie krzywdy. No dobra, otwórzmy kolejną. Co tym razem tu dostaniemy? Proszę bardzo, mamy breloczek, tak? Czy jakąś wstążkę, nie wiem jak to nazwać. Moi drodzy, czy możemy, na przykład możemy to tu włożyć? Chociaż bardzo fajne, słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Popatrzcie, jaki krój. Kolory taki fiolet, róż. Disneya, breloczek, taki wisiorek, tak? Nie wiem jak to nazwać, taki paseczek z Disneya było właśnie w tym. Super, mamy też, o proszę bardzo, jakieś naklejkę z Disneya, prawda? Canoe Planet, tak to się nazywa, proszę bardzo. Również coś takiego było w środku. Bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie, że coś takiego mamy. Dobra, otwórzmy to na bok. No i oczywiście ciasteczko też jest w tej kuleczce. Otwórzmy sobie kolejną. Słuchajcie, kolejną tutaj naszą piłeczkę. Aż jestem ciekaw, co będzie w niej dla odmiany. Jak widzicie, różne rzeczy wypadają. Zobaczmy, trzecia piłeczka. Co w niej jest? Otwieramy, słuchajcie. No jest ciasteczko i co jeszcze nas tutaj mamy? Na pewno, słuchajcie, kolejną naklejkę. Proszę bardzo, tak ona wygląda. Już mamy dwie naklejki oraz, słuchajcie, gumkę do mazania. Hana Montana, gumka do mazania.
Super, no jak widzicie, przydatny element dla osób, które korzystają z ołówka, kredek. Możemy wmazać tutaj, słuchajcie, nasze prace. No i oczywiście ciasteczko w właśnie takim, takiej piłeczce. No jak widzicie, wypadł mi dzisiaj właśnie z tego, z tych surprise ball, czyli piłeczek, niespodzianek. Takie oto, słuchajcie, drobki, takie oto rzeczy tutaj są. Dwie naklejki, gumka, lusterko oraz właśnie taka tutaj, nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc, takie do noszenia różnych rzeczy na sobie. Moi drodzy, mam nadzieję, że będzie dużo łapeczek w górę pod tym filmikiem. Dajcie znać, czy Wam się film podobał. Dajcie też jakieś pomysły, poddajcie, słuchajcie, co bym jeszcze mógł otworzyć na naszym kanale. Tymczasem do zobaczenia, żegnam się z Wami, pa pa, trzymajcie się, cześć!